Przez dwa lata mijaliśmy się terminami, ale dziś tu już przybył autor ponad 80 książek. Pisarz, publicysta, znakomity człowiek, świadomy człowiek, specjalista od świadomości Igor Witkowski. Witamy Cię. Zostawiamy Cię z naszą wspaniałą publicznością w temacie: Co nas czeka, Igorze? Dziękuję bardzo za tak wspaniałe przedstawienie mnie. Jest mi również bardzo miło, że mogłem tutaj do Państwa przybyć. Formalnie temat mojej prelekcji został zatytułowany, to znaczy wcześniej zasygnalizowany, co nas czeka. Ja ten tytuł nieco rozszerzę i myślę, że uczynię sprawę troszkę ciekawszą niż zamierzałem początkowo, niż sposób, w jaki zamierzałem początkowo do tematu podejść. To znaczy, ja powiem o tym, co dzieje się na świecie o przemianach, które się zaczęły, czyli co później uzasadnie o apokalipsie, tak naprawdę, o tym, w jaki sposób to się dokonuje, co się dzieje, czego się można spodziewać w najbliższym czasie. ale przede wszystkim skupię się na osobistym aspekcie tych wydarzeń, o tym, w jaki sposób one będą wpływać na życie każdego człowieka, w jaki sposób możemy się na to przygotować, w jaki sposób możemy się zabezpieczyć przed negatywnymi wpływami pewnych wstrząsów, właśnie na poziomie osobistym. Najpierw, czyli coś, czego Mimo wszystko nie mówiłem wcześniej, a wydaje mi się, że no wiele osób to zainteresuje, zwłaszcza będzie interesowało wkrótce, kiedy już będzie każdy widział, że dzieją się rzeczy poważne. To już jest bardzo bliską perspektywą. To znaczy tak naprawdę to już się rozpoczęło, to już się dzieje. Tyle tylko i proszę zwrócić na to uwagę. Tyle tylko, że nie zupełnie wpasowuje się w to, co ludzie sobie wyobrażają o tych zmianach. Natomiast plusem tego, co ja powiem, jest to, że ja zacząłem to, ten program, jakby strategię przemian na Ziemi, opisywać z grubsza w takiej postaci, w jakiej. Dzisiaj o tym powiem, już dobrych kilka lat temu, bo pierwszy tom instrukcji przebudzenia, już tą strategię jakby zarysowywał, w ogólnych zarysach przedstawiał. I właściwie można powiedzieć, że z perspektywy, nie wiem, czterech czy pięciu lat, w tej chwili to się całkowicie sprawdza. A to jest jednak coś innego niż na przykład przebiegunowanie. To jest, to jest troszkę inny mechanizm wpływania na ludzi, i on pokazuje, że problemem jest troszkę co innego niż ludzie sobie powszechnie wyobrażają. To jest bardzo ważne. I powoli będę tutaj to oczywiście wyjaśniał i tak jak powiedziałem, ze szczególnym uwzględnieniem tego, w jaki sposób będzie wpływało to na życie każdego z nas. To, co się dzieje w tej chwili. Ja nie powiem, nie, nie wyjaśnię na początku całej logiki, tylko ona się będzie w trakcie tego, co będę mówił, będzie się jakby wyjaśniała. No, zakładam oczywiście, że część, spora część ludzi, która, spora część państwa i spora część ludzi, która będzie oglądała to później, relacje wideo z tego, mniej więcej orientuje się, o czym ja piszę w swoich książkach. Zakładam. No bo trudno mi w tej chwili wyjaśniać wszystko od początku do końca, prawda? To, co się znalazło w kilkunastu książkach dosyć obszernych. Nie byłbym w stanie tego zrobić, więc mogę się skupić tylko na pewnych rzeczach. To, co się, to, co się zaczęło dziać, to znaczy nie, na początek muszę pewną rzecz wyjaśnić. Głównym problemem z punktu widzenia tych, którzy tą strategię przemian czy strategię apokalipsy stworzyli, to są najwyższe siły inteligentne w kosmosie, tak to można powiedzieć yy, boskie, można powiedzieć. Z punktu widzenia ich, głównym problemem jest to, że ludzie zabrnęli w ślepy zaułek, nie są w stanie dalej się rozwijać, nie są w stanie dalej rozwijać swojej cywilizacji i nie, nie widzą podstawowych zagrożeń i mechanizmów, które o tym decydują, są na to całkowicie zamknięci i nie można im tego powiedzieć. O tym świadczy wiele rzeczy, na przykład jak była premiera mojej książki Domu 12, Instrukcji Przebudzenia, o takiej strategii właśnie rozwoju na przyszłość, która nie została, że tak powiem, wymyślona przeze mnie, tylko jest to całkowicie zgodne z tym planem z góry. Reakcje na relacje, wideo, bo obejrzało ją znacznie więcej ludzi niż przeczytało książkę, były bardzo dokładnie monitorowane i badane przez moich opiekunów, czyli przez tych, którzy za tym planem stoją. I one pokazały, a to, a to były recepty autentycznego, jedynego w zasadzie, jaki można sobie wyobrazić, no bo tutaj się pewne rzeczy nie, nie, nie oszuka, prawda? Z, Mechanizm rozwoju człowieka jest jeden w zasadzie w ogólnym zakresie i tu nie da się stworzyć, nie da się go ominąć w żaden sposób przez jakiekolwiek substytuty. Prawda? I to, co ja tam opisałem, nie zostało właściwie w ogóle zrozumiane przez ludzi. I to zostało to było tak dokładnie badane, że jako podstawa dalszych działań dotyczących ludzkości tak naprawdę. A mi również osobiście pokazało skalę blokad. I tak jak powiedziałem, pierwszą rzeczą, która tutaj ma znaczenie z punktu widzenia tego, co się dzieje, to jest to, że ludzie nie są w stanie już utracili jakby pewien potencjał rozwojowy, w tym sensie, że nie widzą braku. Nie, cywilizacja za, Popadła w zastój totalny, w sensie również gospodarczym, kreatywności, prawda, i tak dalej. Nie ma chociażby osobowości wybitnych. No, jakby spytać, prawda, jaki by państwu, czy komukolwiek, prawda, przyszedł do głowy wybitny naukowiec brytyjski, czy, czy polski, czy amerykański. Kiedyś była konferencja kilka lat temu, ja opisywałem to w dziewiątym tomie instrukcji przebudzenia w Stanach Zjednoczonych i konferencja była na, na jakiś tam temat, nie, nie mające w tej chwili znaczenia, ale prowadzący konferencję zorientował się, że na sali są jest kilku wybitnych profesorów reprezentujących czołowe uniwersytety amerykańskie, no i zwrócił się do nich z pytaniem, tak troszkę jakby przy okazji, przy jakiejś tam okazji. Czy mogliby panowie wymienić jednego wybitnego współczesnego naukowca amerykańskiego? Jakieś nazwisko znane? no nie byli w stanie nic powiedzieć. No to jest oczywiście akurat anegdotyczna, można powiedzieć, odsłona problemu, ale, bo problem główny polega na tym, że ten świat stracił możliwość rozwoju. Gospodarki zachodnie, one najpierw podtrzymywały swój rozwój, a w zasadzie iluzję rozwoju, pozory rozwoju, w ten sposób, że zaczęto przenosić produkcję do trzeciego świata, do Chin i tak dalej, prawda? I to generowało dosyć duże wyzyski, na przykład w tekstyliach, czyli w ubraniach. Takie przebicie, to znaczy różnica między kosztem wytworzenia a ceną w sklepie dochodzi nawet do 50 razy na przykład. No i to zaczęło generować zyski, tylko zapomnieli o tym, że to, ja, to jest tylko przykład, proszę traktować to tylko jako przykład. Tak jak mówię, nie jestem w powiedzieć wszystkiego teraz, wszystkich tych jakby, całego tego podłoża. i Tylko umknęło im to, że przyjęcie takiego systemu globalistycznego Powoduje, że ludzie tracą pracę, więc nie są w stanie kupować tych ubrań czy czegokolwiek, prawda, z 50-krotnym przebiciem i system zaczyna siadać. Jeszcze przez jakiś czas kontynuowano to drenażem mózgów, powiedzmy, z innych krajów, kontynuowano, kontynuuje się kredytowaniem. Wiadomo przecież, że dług podstawowych krajów zachodnich, czy nie tylko zachodnich, no tutaj rekordzistą przecież są Chiny jednak, rośnie w zastraszającym tempie. No i to, było takie, to były takie próby ominięcia tego braku rozwoju. Natomiast dzieją się różne rzeczy niedobre. I nikt nie widzi tego zasadniczego problemu, to znaczy właśnie kwestii rozwoju. A co by, nikt nie powie, a co by było, gdyby na przykład wygenerować rozwój, zamiast drukowania pieniędzy, tak jak w tej chwili się powszechnie robi, czy zwiększania długu, czy, czy, czy na inne tego rodzaju sposoby? Nikt tego nie powie. I to jest bardzo konkretną, bardzo miarodajną informacją mówiącą o ślepocie społeczeństw, o śmierci społeczeństw. Bo to jest preludium do śmierci społeczeństw. Tego ludzie nie są w stanie zrozumieć. Takie są problemy. To nie jest kwestia przebiegunowania czy jakichś innych rzeczy dziwnych, trochę dla mnie, tylko jest to kwestia podstawy tego, na jakich zasadach funkcjonuje cywilizacja, dlaczego ona akurat jest taka, a nie inna. Tego ludzie nie widzą. Nie, mają, nie są w stanie dostrzec żadnych realnych alternatyw dla swojej przyjętej matrycy, matriksu, paradygmatów, prawda, poza pewne granice nie wyjdą. I to jest problem. I to jest głównym wyzwaniem, i pokonanie tego jest głównym celem tej transformacji, czyli tej apokalipsy. I to można zrobić tylko tak jak tu zresztą moje poprzedniczki mówiły. Tylko przez, nie przez narzucenie czegokolwiek, tylko przez pokazanie ludziom tego, że z, czego to się, z czego to się bierze, pokazanie w ogóle samego problemu, bo problem, bo głównym jakby problemem w tym wszystkim jest to, że przeciętny człowiek nie widzi, że coś jest nie tak nie widzi nienormalności tej rzeczywistości, w której on funkcjonuje, i jej dysfunk dysfunkcji i jej jałowości tego, co on, jak on sobie wyobraża świat. prawda? To jest, więc pierwszą sprawą jest uświadomienie ludziom, że coś jednak jest nie tak. I to, co się zaczyna dziać, to się tak naprawdę zaczyna dziać od dłuższego czasu. Na, no w Europie powiedzmy, że od początku zeszłego roku, czyli 2018, natomiast na dobre, powiedzmy od grudnia czy od stycznia, czyli od pół roku, gospodarka światowa zaczyna siadać. Ona siada. Bez względu na środki podejmowane w celu zatrzymania tego procesu, pojawiają się bardzo poważne sygnały takie recesyjne, bardzo głębokie można powiedzieć. I to, co jest, no każdy mógłby powiedzieć, prawda, no, że już mieliśmy różnego rodzaju kryzysy w historii Zachodu, czy w historii w ogóle cywilizacji ludzkiej, prawda? Więc to nie jest nic nowego. Natomiast to, co jest nowe w tym, to jest to, że to się dzieje równocześnie na całym świecie. W Azji, w Chinach, prawda, w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest zresztą ryzyko z krachu na Wall Street, dlatego że pojawiają się no, poważne, negatywne sygnały z realnej gospodarki, a jednocześnie Wall Street jest napompowana do poziomów niebotycznych wręcz. Dług jest napompowany, dług, dług urosł tych poziomów niebotycznych, więc to się nie da pogodzić ze sobą. W pewnym momencie nastąpi jakieś tam prawdopodobnie, znaczy no nieprawdopodobnie, tylko na pewno zderzenie z rzeczywistością. Tylko, czy akurat w taki sposób, jaki sobie wyobrażamy, to ja już tego w tej chwili nie powiem. Ale co wynika z tego globalnego charakteru tych, tych wydarzeń, wynika przede wszystkim to, że jako, jakie to może mieć następstwo, nasze znaczy będzie miało prawdopodobnie. Przede wszystkim wynika to, że jeśli system się zdestabilizuje w jednym punkcie, to to się raczej szybko rozleje po całym świecie i będziemy mieli zjawisko nowe. Dlatego, że problemem nie jest w odróżnieniu też od, od poprzednich powiedzmy kryzysów jakieś tam załamanie koniunktury czy czegoś takiego, tylko generalnie problemem jest brak rozwoju w ogóle. W ogóle. I to, więc to jest pierwsza rzecz. I jak się będzie, jak, jak to będzie się pogarszać bardziej, to będą, to znaczy już są tak naprawdę, już się zaczynają, yy, taka zacznie się, można powiedzieć, epoka czy faza masowych protestów społecznych. Dlatego, że poziom życia yy, tak naprawdę, to znaczy. Gdyby spojrzeć na dane statystyczne mówiące o jakichś wskaźnikach, powiedzmy finansowych, takich czy innych, to, to w tej chwili jest tak, że w krajach, powiedzmy zachodnich, jest, jest rozwój tam powiedzmy o 1-2% rocznie, i to jest taki, taka norma, tak jakby nie można było wyjść poza, powiedzmy, ten, tą, ten, ten rząd wielkości 1%. Natomiast prawda jest troszkę inna. To nie jest prawda, dlatego że wszystkie dane są statystyczne, oficjalne, rządowe, są, są prawie wszystkie są fałszowane. To znaczy ja pamiętam coś takiego kilka miesięcy temu na nagłówek na portalu www.bankier.pl. Sam nagłówek jest, jest, jest wymowny. E, inflacja idzie w górę, GUS zmienia sposoby jej naliczania, obliczania. I tak się robi. Po prostu do, dobiera się to, żeby... Dobiera się takie towary, żeby wykazać mniejszą inflację, dlatego że ukrywana inflacja jest ukrytym podatkiem, jest, jest haraczem wysysanym, jakby od ludzi, i na rękę rządów jest fałszowanie danych statystycznych. Więc tak naprawdę, jakby, jakby to uwzględnić, to by się okazało, że ta cywilizacja już od dosyć długiego czasu tak naprawdę nie rozwija się w ogóle. Jedyne niewątpliwe zjawisko, jakie ma miejsce powiedzmy w ciągu ostatnich paru dziesięciu lat. To jest to, że narastają dysproporcje w społeczeństwach zachodnich, Już on nie tylko zachodnich. I co, co to dla nas wynika i, i jaki to ma, powiedzmy, aspekt osobisty? Wynika to, że w Polsce ta sytuacja jeszcze się wyraźnie nie pogarsza, to znaczy rośnie liczba bankructw, na przykład, pojawiają się pewne niekorzystne wskaźniki, natomiast na dobre jeszcze tego nie widać, ale. Generalnie rzecz biorąc w Europie Zachodniej już widać, to znaczy w Niemczech spadek, spadek wskaźników gospodarczych, spadek produkcji, chociażby jest od dłuższego czasu, od półtora roku zastraszający. On jest nie, wydaje się niepowstrzymany. I to, zresztą czym różni się ten kryzys od wszystkich innych kryzysów, jest to, że działania takie jak do pieniędzy czy podwyższanie zadłużenia, to już nic nie daje, bo po prostu nie jest w stanie wpłynąć na te podstawowe źródła tego, tego problemu. Omija to wszystko, jakby. To jest próbą, jakby ominięcia rzeczywistości. Ale przede wszystkim, jeśli, chodzi, jeśli mowa o aspekcie osobistym, to należy się spodziewać, że. Jeśli zgodnie z tym, co informacjami, które do mnie docierają, to się będzie dalej pogarszać, to prawdopodobnie w niedługim czasie, to znaczy rzędu paru miesięcy, ten problem do Polski dotrze i pojawi się, pojawi się strach wśród ludzi, strach na tle sytuacji gospodarczej, to znaczy na tle, i co tutaj można zrobić, i, i, i w jaki sposób się tutaj przed pewnymi negatywnymi skutkami można. Można zabezpieczyć. To znaczy, wbrew, wbrew tym oficjalnym statystykom, sytuacja Polski nie jest taka dobra wcale, dlatego że chociażby jest bardzo duży zakres wydatków publicznych, deficyt budżetowy, to znaczy po prostu jest, panuje podstawową polityką rządzącej grupy, tak to nazwijmy, jest roznawnictwo, czyli socjalizm. I ten socjalizm, to znaczy on jest podstawą właściwie tego, podstawą popularności. I ten socjalizm raczej będzie nie do utrzymania na dłuższą metę, w momencie, kiedy sytuacja z Europy Zachodniej, zwłaszcza z Niemiec, rozleje się na Polskę. To się skończy. Prawdopodobnie należy się liczyć z upadkiem tej partii. I z protestami, które zwykle mają miejsce w momencie, kiedy ludziom się coś daje, a później się przestaje dawać, prawda, na dużą skalę. Będzie, należy się spodziewać pogarszania standardów życia. I to znaczącego. Jeśli to ma się rozwijać tak, jak się rozwija w Europie Zachodniej, tylko że bardziej, to należy się spodziewać znaczącego spadku standardów życia. I tutaj. Natrafiamy jakby na rozbieżność między rzeczywistością a tym, co sobie ludzie wyobrażają. Pierwszą z rozbieżności. Dlatego, że ludzie w takich sytuacjach nowych generalnie z zasady powielają schematy z poprzednich, z poprzednich doświadczeń. Jakby. I ja wielokrotnie byłem pytany, czy w każdym razie docierało do mnie wielokrotnie od różnych ludzi, to, że o, im się wydaje, że należy gromadzić jakieś zapasy, typu mąka, nie wiem, cukier, cokolwiek, prawda? To nie będzie miało większego znaczenia. To znaczy nie będzie miało sensu, dlatego że to, co się szykuje, prawdopodobnie zajmie wiele lat. Więc tutaj posiadanie 2 kilogramów czy 10 kg mąki więcej, nie będzie miało żadnego znaczenia. To nie w tym rzecz. Należy się spodziewać przede wszystkim to, co będzie ludzi dotykać, dużej inflacji, to znaczy, dewaluacji. I ze względu na to, że po pierwsze wszystkie banki centralne, większe w tej chwili próbują ratować, próbują powstrzymać to, co nieuniknione przez dróg pieniędzy i przez zwiększanie zadłużenia. To jest jedyne w zasadzie, co ci ludzie mogą, są w stanie zrobić również na mentalnym poziomie, prawda. Poza tym system działa w ten sposób, że gdyby polityk wyszedł do ludzi i powiedziałby im o rozwoju, to od razu, czy w ogóle powiedziałby ludziom prawdę, to przestałby być od razu politykiem. Tak niestety działa. Tak, tak się ta demokracja zdezawuowała, to znaczy to jest problem powiedzmy tego, co się z ludźmi dzieje, a nie z politykami raczej, bo oni Ci politycy przecież są wybierani. Ale generalnie rzecz biorąc, podsumowując, należy się spodziewać inflacji. W związku z tym duże zagrożenie dla ludzi, dosyć duże, jeśli nie największe, będzie wynikać z posiadania kredytów, z posiadania długu. Więc pierwszą rzeczą, jakiej należy unikać, to unikać długu unikać zadłużenia. Również nie trzymać na przykład lokat i y, obligacji. Obligacje już w tej chwili realnie rzecz biorąc przynoszą straty. W większości krajów zresztą zachodnich y, no, lokaty też raczej nie nadążą z tym, z tym realnym, z tą realną inflacją, bo tak jak mówię, ona jest, ona jest wyższa niż się podaje. Y, powiedziałbym nawet, że znacznie wyższa niż się oficjalnie podaje. To zresztą każdy widzi, bo jak idziemy do sklepu, Niczego większego nie kupujemy, a wydajemy 100 zł prawda? Do sklepu spożywczego. No tak to wygląda. To, to każdy chyba to czuje, więc nie muszę chyba tłumaczyć. To. Poza tym, kolejne zagrożenie, na które można się przygotować, którego można uniknąć, to jest to, że, znaczy, ale inflacja wynika nie tylko z druku, z dodruku pieniędzy. Czy, czy będzie wynikać z dodruku w przypadku Polski, bo Polska jeszcze nie dodrukowuje formalnie, oficjalnie. Ale wynika też z tego, że po rozpętaniu przez Amerykanów wojny handlowej z Chinami, częściowo również z Europą, częściowo również z innymi krajami, takie jak powiedzmy Indie, na przykład, po rozpętaniu wojny handlowej w tej chwili są sygnały mówiące o tym, że to przejdzie w wojnę walutową. To znaczy, żeby zwiększyć konkurencyjność gospodarki yy, amerykańskiej, na przykład, oczywiście bez wspomagania rozwoju jako takiego, no bo to jest, umówmy się, poza horyzontem tych ludzi, poza horyzontem tej cywilizacji, żeby to, żeby, żeby, żeby to jakoś ominąć, no to należy dewaluować dolara tak jak inni dewaluują swoje waluty. Czyli może ta wojna handlowa się może przerodzić w wojnę walutową, wojnę na obniżanie wartości pieniądza. I z tego też będzie wynikać zagrożenie inflacją, i jakby zagrożenie dla ludzi posiadających kredyty, na przykład. W związku z tym będzie pojawiało się zagrożenie dla sektora bankowego, finansowego prawdopodobnie. I dosyć prostą rzeczą, a sensowną, którą ludzie mogą zrobić, to nie trzymać pieniędzy, na przykład, to jest moja osobista opinia, ale nie tylko moja nie trzymać pieniędzy w bankach, które mają znaczący, w Polsce, które mają znaczący udział kapitału zagranicznego, duży udział kapitału zagranicznego. Ja nie będę w tej chwili nazw wymieniał, ale jeśli ktoś nie wie dokładnie, jakie banki to są, ale to, to, to jest w stanie, myślę, się zorientować w internecie, można takie informacje znaleźć o udziale kapitału polskiego w danych bankach, dlatego że jak był na przykład kryzys w Grecji, w Grecji czy na Cyprze, to było widać taki schemat, i on może, ponieważ to, co się szykuje, raczej będzie znacznie poważniejsze niż tamte problemy. To było widać taki schemat, że bank, powiedzmy włoski na przykład, czy hiszpański, czy jakikolwiek, który ma udziały w bankach albo banki w innych krajach niż swój kraj macierzysty żeby się ratować przede wszystkim ściąga kapitał z tych krajów peryferyjnych dlatego że dla nich najważniejszy jest ten bank czy ten kraj macierzysty i dlatego tego rodzaju banki będą bardziej zagrożone to znaczy problem w tej chwili jest taki też że wystarczy że ja nie mówię że to się musi zacząć dziać w Polsce ale jeśli się zacznie rzeczywiście ten kryzys głęboki Faza kryzysu gospodarczego głębokiego, bo to jest tylko część tego, co jest szykowana. Od razu mówię, żeby nie było złudzeń. Jeśli się zacznie gdziekolwiek i gdziekolwiek w jakimkolwiek kraju, typu, nie wiem, w Hiszpanii na przykład, pojawi się zagrożenie dla sektora bankowego, to ponieważ te, te, ten system jest powiązany, to automatycznie oznaki paniki będą pojawiać się również w innych krajach, jeśli to będzie miało charakter taki ogólno unijny czy ogólno-zachodni, prawda? I problem polega na tym, że banki nie, są, nie mają pokrycia dla środków w nich zdeponowanych tak naprawdę. Dlatego, że one to wydają, znaczy udostępniają te środki w formie kredytów innym podmiotom i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie już nie, nie, nie chcę tu w to wchodzić, bo nie jestem ekonomistą, ale, ale w każdym razie fakt jest taki, że nie mają pokrycia. I gdyby na przykład mamy bank X jakiś i gdyby na przykład nagle jednego dnia ludzie, wszyscy, którzy mają w nim zdeponowane pieniądze, chcieli je wycofać, to będzie to niemożliwe. Więc jak się pojawią oznaki paniki, to, to, to ta panika będzie się samo napędzała, i przede wszystkim zagrożone będą te banki, które, które opierają się na kapitale, głównie na kapitale zagranicznym. To, I to jest też coś, co, co jest stąd proste. Akurat to moż, tego można uniknąć. Yy, ale dalszych rzeczy, dalszych niekorzystnych aspektów tych zmian, już raczej uniknąć nie, nie będzie można. Yy, tylko w niewielkim, znaczy nie, no, pewnych będzie można, ale już w mniejszym zakresie. Yy, kolejna płaszczyzna, która będzie się pojawiała, bo to będzie te. Ten proces będzie miał takie fazy, tak jak mamy w tej chwili, powiedzmy, fazę gospodarczą. Wcześniej była faza rozwoju człowieka, powiedzmy, już taka niezauważana, prawda? Gdzie, z której to wszystko się wzięło, tak naprawdę. No ale to już pominę. W tej chwili mamy, powiedzmy, fazę gospodarczą. Ta gospodarka siada globalna i pojawiają się zagrożenia, kraje kupują złoto, prawda? Polska też ostatnio dosyć dużo kupiła. I tak dalej. Ale, ale tak czy inaczej, mamy fazę gospodarczą. Natomiast potem przyjdzie faza taka społeczna, gdzie pojawią, będą pojawiać się najpierw oznaki niezadowolenia, takie jak się pojawiają powiedzmy w tej chwili we Francji, w Hiszpanii, o czym się u nas w ogóle nie mówi. I w wielu innych krajach zachodnich. W Niemczech również były protesty, o których też mało się u nas mówi. Generalnie, w ogóle sytuacja na świecie jest u nas bardzo powierzchownie przedstawiona. Oznaki niezadowolenia wynikające nie tyle z tego, że ludziom jest gorzej, tylko raczej na tle narastających bardzo szybko w ostatnim czasie dysproporcji społecznej. Bo to, że ktoś może być biedny, to jeszcze ta bieda, świadomość tej biedy jeszcze tak nie przeszkadza człowiekowi zwykle, jak to, że on jest biedny, a inni są bogatsi. Dzięki temu, jakby w domyśle, i z tego się biorą takie sytuacje, jak na przykład jest we Francji, kiedy jest, pojawił się ruch rewolucyjny, bo to nie są jakieś zwykłe protesty. Ideologia, która stoi, za, o, o czym też się w ogóle u nas nie mówi, ideologia stojąca za tym ruchem żółtych kamizelek, to jest taka, no, proszę się nie śmiać, ale to jest taka hybryda ideologii bolszewickiej ze skrajną prawicą. Coś koszmarnego, tak naprawdę. Niektórzy ludzie będą to tłumaczyć w ten sposób, że prawda ten system coś tam narzucił ludziom, e, doprowadził ich do biedy i tak dalej i tak dalej, ja tak wcale nie, nie jestem do końca przekonany, że on to ludziom narzucił, bo jednak ten system został przez tych ludzi wybrany, a w każdym razie milcząco przyjęty. No ale to już pominiemy to. Niektórzy będą to tłumaczyć w ten sposób, że ten system prawda, jest niedobry, więc dobrze jest, że ci ludzie się przeciwko nim buntują, zrzucą jarzmo, prawda i to jest błąd, bo oni tego Jarzma nie zrzucą w ten sposób. E, rewolucja tak naprawdę wolności nie daje. Rewolucja zjada swoje dzieci. Rewolucja to jest nową formą zniewolenia, bardziej wyrafinowaną, którą ci ludzie wybiorą w swojej nieświadomości. I no już mechanizmy tego, dlaczego tego rozwoju u ludzi nie ma, to coś już, już i. Na, na razie jeszcze zostawię jeszcze powiem parę słów na ten temat, ale na razie jeszcze nie będę, nie będę tego rozwijał. Więc faza społeczna się pojawi, kiedy tak naprawdę ona będzie prowadziła do, do, do zwiększenia zniewolenia do powiększenia chaosu i do walki społeczeństw z samymi sobą. To znaczy walk różnych odłamów społeczeństw z samymi sobą. Takie sygnały, to znaczy sondaże, badania mówiące o, o, o bardzo szybkim wzroście tego rodzaju nastawień ku na przykład wywoływaniu powstań, skłonności, do gotowości wywoływania powstań przeciwko Establishmentowi w własnych krajach, one są takie badanie, one są bardzo poważne, bardzo niepokojące i to, że ludzie jeszcze ich nie widzą, to tylko wynika z tego, że to się jeszcze jakby nie przekłada na rzeczywistość, ale jest tylko w sytuacji, kiedy gospodarka siada, to jest to przejście do tej fazy społecznej, rozumianej jako rozpad, rozpad społeczeństw, upadek społeczeństw całkowity. Jest tylko raczej kwestią czasu, to się nie ma co os, o, o, oszukiwać. Takie, I takie jest główne narzędzie, takie są główne narzędzia strategii apokalipsy, dlatego że na razie nie ma sensu mówienia ludziom w ogóle, że oni mają się rozwijać, że oni mają rozwijać swoją świadomość w momencie, kiedy oni w ogóle nie rozumieją, czym to jest, ani że tego nie ma. Nie ma sensu. Oni muszą to poczuć. Taki jest, po prostu muszą poczuć, że jest problem, i wtedy się sytuacja zmieni. W tej chwili jest blokada, jest totalna. Co znaczy, ponad 99% ludzi, przepraszam, nie chcę Państwa obrażać, ale takie były, tak to, tak, tak to wynika z określonych rzeczy. E, to znaczy, ja te określone rzeczy opisałem w tomie 15, w tomie 16, przepraszam, instrukcji przebudzenia, który niedługo powinien się ukazać. E, I teraz tak. To wszystko, ten, te szoki, te szoki różnego rodzaju, będą prowadzić do tego do obalania dotychczasowego systemu, jakby, percepcji w ogóle rzeczywistości, który ludzie, ludzie milcząco przyjmują, że oni odbierają tę rzeczywistość tak, jak odbierają, bo tak musi być, ale tak naprawdę to tutaj mamy do czynienia z pewnym programem, jakby zakodowanym, który ludzie powielają, prawda? Oni, oni, oni widzą pewne rzeczy, dlatego że no tak mają. Um, tak zostali uwarunkowani, prawda? a pewnych rzeczy nie widzą w ogóle. To nie ma nic wspólnego z tak zwaną rzeczywistością obiektywną, tylko jest to kwestia po prostu schematów kulturowych, psychologii i tak dalej. To tutaj tak to jest. I teraz pytanie jest, że znaczy, wstrząsy tego rodzaju są konieczne, żeby pewne rzeczy, żeby te ograniczenia obalić. Po pierwsze, żeby ludzie zrozumieli, że coś jest w ogóle nie tak. Czego nie, nie widzą na razie. Przeciętny człowiek nie widzi. Nie tylko nie widzi dlatego, że nie ma dostępu do informacji, ale on nie chce tego widzieć. Dlatego, że człowiek, który żyje w pewnym, w pewnym świecie wyobrażeń, prawda, to on nie chce tego sam sobie podważać. On nie jest przygotowany psychologicznie na to, żeby zmierzyć się z takimi wyzwaniami. On woli E, przykryć się kołdrą i udać, że duchów nie ma, prawda? <tak> tak, no, taka jest prawda. To jest pewien taki mechanizm psychologiczny ucieczki od, od, od rzeczywistości. W obecnej sytuacji przybierający postać ucieczki od wolności, co też widzimy, nie trzeba daleko szukać. I to jest cały czas ten jeden problem. Więc nastąpią wstrząsy, które będą, których celem e, jest uświadomienie ludziom że muszą pewne rzeczy, na pewne rzeczy spojrzeć inaczej. Tak, uświadomienie w taki sposób, że oni, żeby oni nie mogli przed tym uciec. Teraz pytanie jest... Tak, przepraszam, spojrzę tu na swoją ściągawkę. I tu, je, tu są pewne rzeczy, na które będzie... Człowiek przeciętny będzie miał wpływ, to znaczy tego rodzaju upadek systemu postrzegania świata, światopoglądów, który będzie miał, nałoży się, ma się nałożyć na upadek chrześcijaństwa, Kościoła i prawdopodobnie innych głównych religii. Odnośnie islamu, co każdy tutaj podejrzewa, to, to, to jest sytuacja bardziej skomplikowana i ja wolałbym tego nie zaczynać w tej chwili, ale pewne wydarzenia, które, które, które mają zajść, będą cały ten system, ich system światopoglądowy również podważać, ale to jest dosyć skomplikowany mechanizm. To ja wolę w to, w to w tej chwili nie wchodzić. Natomiast to, co jest istotne, kolejna rzecz bardzo ważna, która będzie miała wpływ na to, co się z ludźmi, w której, dzięki której ludzie będą mieli wpływ na to, co się będzie z nimi działo. Z ludźmi będą się działy bardzo złe rzeczy w sensie psychologicznym mentalnym. Dlatego, że ich system postrzegania rzeczywistości będzie się rozpadał, będzie się rozpadał, oni nie będą pojmowali tego, co się dzieje, dlaczego to się dzieje. E, dlatego, że będzie to przede wszystkim bardzo kolidowało z ich wyobrażeniem siebie samych powiązanym z ich ego przecież, to jest, a to jest silny mechanizm blokujący i nie będą chcieli tego widzieć. I to będzie powodowało coś takiego, co się w psychologii nazywa rozpadem osobowości, dysocjacją psychologiczną. I y, zwłaszcza będzie to dotyczyło tych ludzi, którzy myślą jakby dogmatycznie, czyli bardzo religijnych, jak oni będą widzieć, prawda, będą chcieli wierzyć w to, że ten Kościół dobry, prawda, diabeł obala, ale jednocześnie plan apokalipsy jest planem Boga, wymierzonym w ten Kościół, to im się wszystko pomiesza. Oni nie będą w stanie wytworzyć z tego jakiejś jednej spójnej całości, będą uciekać od rzeczywistości. Nie wiem, do czego to można porównać, takiego czytelnego dla każdego człowieka, ale to będzie bardzo groźny mechanizm, który będzie wyzwalał bardzo mroczne schematy, mroczne schematy, niebezpieczne. Przede wszystkim dlatego, że ten proces będzie szedł w parze. Z, silnymi, z narastaniem silnych lęków. I to będzie taki pierwotny, dosyć powiedziałbym, mechanizm urazu psychicznego, bardzo pierwotny, tak jak w przypadku, nie wiem, molestowanego dziecka, czy, czy jakichkolwiek innych traumatycznych doświadczeń do, doznawanych w dzieciństwie. To będzie ciężki cios. I ludzie będą mieli trudności z tym, żeby z tego wyjść. Będą uciekać od rozumu, bo tak się zawsze dzieje w takich sytuacjach będą powielać, tak jak mówię, niebezpieczne wzorce zakodowane w podświadomości, sięgające korzeniami bardzo o, o, o głębokiej przeszłości ludzkości, ewolucji człowieka, niebezpieczne. I na to, to i to będzie duży problem, zapowiadany zresztą w bardzo wielu źródła wcześniej, o, z różnych kierunków jakby nadchodzących i na to, ja wiem, że w tej chwili to jeszcze jest dosyć ulotne zagrożenie to, co ja powiedziałem, ale to będzie, to będzie bardzo poważny problem. To będzie dla wielu ludzi będzie, to, dla większości ludzi będzie to główny problem, ze względu, tak jak mówię, na to, że będzie to silne, silnie yy, Związane z narastaniem lęków egzystencjalnych o siebie, o swoje dzieci, ta, i tak dalej, o, swój, o przyszłość, prawda? Ludzie, ludzie się zagubią w tym, dlatego że oni nie rozumieją tego, nie będą rozumieli. Wielu ludzi nie będzie rozumiało tego, co się dzieje. Dlaczego to się dzieje w ogóle. I na to, na ten bardzo, bardzo niebezpieczny, na tą bardzo niebezpieczną rzecz człowiek będzie miał wpływ jednak. Dlatego, że można. Przekierować się na realne interpretacje tego, co się dzieje, starać się to zrozumieć od strony rozumu racjonal, racjonal, racjonalnie rozumieć to. I yy, z, dzięki temu zobaczyć drogi wyjścia z tego. Dlatego, że głównym jakby główną wadą Takiego zapętlenia się, zamknięcia się w tej, w tej czarnej dziurze, można tak, tak obrazowo po, po, opisać. Główną wadą będzie to, że tacy ludzie, którzy będą pędzić ku tym pierwotnym schematom reakcji, proszę zwrócić na to uwagę, nigdy nie zauważą strategii wyjścia z tej pułapki. Nie będą mogli z tego wyjść. Dlatego, że tak jest skonstruowana świadomość człowieka, mózg człowieka, po prostu. I y, 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 można się przygotować do tego, starając się to zrozumieć. Dlaczego to się dzieje, do czego to prowadzi, dlaczego jest konieczne. Dlatego, że przede wszystkim, to właśnie dlaczego jest konieczne, no to może powinienem za słowo powiedzieć. Planeta w tej chwili jest w takiej fazie, że. Y, Niezatrzymanie tego mechanizmu regresu ludzi, społeczeństw, tego cofania się w rozwoju, to jest pewien mechanizm regresu. Ja to opisałem w tomie 15 instrukcji przebudzenia, który też niedługo się ukazał. Mechanizm regresu to nie jest tak, że, że ci ludzie się nie rozwijają, świat się nie rozwija, dlatego że ludzie się zrobili głupi. Nie, to nie jest tak. To jest mechanizm blokad psychologicznych, jaki został im zakodowany. Jakie oni wytworzyli, jaki został im zakodowany. Jest to mechanizm regresu psychicznego. Nie będę w tej chwili tego opisywał, bo to jest dosyć skomplikowana rzecz. Ale niestety no, pewnych, pewnych, pewnych rodzajów przekazów książkowych nie da się przenieść na y, przed mikrofon jakby. Ale, ale jest to zresztą to, co jest w tomie 15, to jest, co będzie w tomie XV, to jest jedyny na świecie taki opis, dlaczego. To, co się dzieje z cywilizacją? Dlaczego to się, to się dzieje? Skąd się to wzięło tak naprawdę? Bo no, bardzo dużym problemem będzie to, że dziennikarze znowu będą mówić o kryzysie finansowym, prawda? To jest zdradzając kompletny infantylizm swój. Dlatego, że nie będą w stanie wyjść poza pewien schemat postrzegania rzeczywistości. Natomiast to będzie jedyny opis. Tak jak mówię, dlaczego to się wszystko dzieje, skąd się, jaki jest mechanizm tego zatrzymania rozwoju tych, tych blokad, dlaczego ludzie nie chcą widzieć tego. Coś, przepraszam, straciłem myśl. Skąd trudne rzeczy są, o których mówię, niestety. Ale, ale tak jak mówię, na to będzie można wpłynąć, starając się to zrozumieć, starając się przygotować to, dlatego że tylko dzięki temu ludzie będą w stanie zobaczyć plan wyjścia z tego, plan pokonania, bo on jest bardzo, będzie bardzo ważną częścią tego, ta, ten składnik pozytywny transformacji czy apokalipsy. On będzie, będzie, tylko że dla niektórych ludzi on będzie niewidzialny, jakby. To jest problem. Trzeba, trzeba starać się to rozumieć, naprawdę rozumieć. I teraz na koniec jeszcze powiem o, tak, o taką jakby dygresję. Ja już, to znaczy, to nie mechanizm wpłynięcia na ludzi poprzez ograniczenie, poprzez mechanizm wpłynięcia na ludzi w celu pokonania ich blokad rozwojowych, blokad percepcyjnych. Nie będzie polegał tylko na tym, że sytuacja gospodarcza się będzie pogarszała, że społeczeństwa będą się rozpadać, że ludzie będą się buntować, i tak dalej. To by samo w sobie nic nie dało. Proszę zwrócić na no to uwagę. Dlatego, że nawet gdyby to był proces znacznie cięższy w przebiegu niż analogiczne przesilenia z historii ludzkości, no to ludzie by do tego podchodzili pomimo tego w dalszym ciągu przez pryzmat tych samych schematów przez które podchodzili dotychczas i nawet gdyby to był, tak jak mówię, proces, przebieg tego byłby ciężki, to i tak oni by się nie przewartościowali. Natomiast plan tutaj, strategia przewiduje troszkę inne podejście. To jest tylko częścią. Przykładem takiego innego, tak, tak, takich jakby płaszczyzn, innych płaszczyzn tego procesu, które się na to nakładają, które się z tym jakby krzyżują, przecinają, to jest chociażby załamywanie się kościoła, upadek Watykanu, walki w obrębie kościoła, których można się spodziewać. Tak, to, 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 takie kwestie jak powiedzmy yy, możliwość wybuchu wojny z Iranem, która... Prawdopodobnie jej częścią, która by się z niej jakby wykluła, byłaby, byłby atak izraelski na Syrię, dlatego że jedna z gazet niedawno izraelskich opisała, że Izrael przygotowuje się do uderzenia na Syrię, dlatego że napisano, że były bardzo duże ćwiczenia wojskowe realizowane, i napisano tam w jednej z gazet, że Głównym celem tych ćwiczeń jest szkolenie w metodach pokonywania systemów przeciwlotniczych S300 i S400, które są tylko w Syrii. Więc to świadczy o tym, że Izrael chce uderzyć na Syrię. Ale przede wszystkim, ja już mówiłem o konsekwencjach destabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie poprzez jakby działania wymierzone przeciwko Iranowi. Ja już mówiłem o tym rok temu. Wtedy jeszcze Amerykanie zamierzali to osiągnąć. Przez wywołanie wojny domowej w Iranie, taki mili plan, no to się nie powiodło, to jak w przypadku Wenezueli. Nie są wszechmocni jednak, ale tego rodzaju konflikt miałby bardzo poważne następstwa. Tu tylko krótko przypomnę to, co powiedziałem rok temu, że e, po pierwsze, zauważmy, jak zmieni się percepcja ludzi, jak wzniesie się ponad ten poziom gospodarczy czy społeczny, jeśli będą widzieć, że coś się dzieje z Watykanem, że na przykład w pobliżu miasta Megido Armagedon inaczej mówiąc, szykuje się bitwa, że do Europy napływają nowe, jeszcze większe fale imigrantów, emigrantów z Bliskiego Wschodu, z którymi Europa już nie może sobie poradzić. Że na tym tle pojawia się różnica i sprzeczność, inter... fundamentalna sprzeczność interesów między Stanami Zjednoczonymi a Europą, że NATO się rozpada. Jak NATO się rozpada, to i Unia się rozpada, dlatego że nakłada się to na sytuację. Jak takie rzeczy będą ludzie widzieć, już nie mówię o kwestii możliwości tego, że na przykład Jerozolima przestanie istnieć, bo to opisałem już to w 6 instrukcji przebudzenia kilka lat temu, ale jest to możliwe. Takie sygnały docierają, to, to te płaszczyzny, te wyższe, można powiedzieć, płaszczyzny automatycznie przeprowadzą schemat, schematy myślenia ludzi ku tak zwanej percepcji apokaliptycznej. A to już jest coś zupełnie innego niż percepcja ciężkiego, nawet kryzysu gospodarczego czy społecznego. To jest coś, to jest sedno całej strategii wobec Ziemi. To jest coś, co automatycznie z natury rzeczy każe ludziom zastanowić się nad tym, że jednak coś jest tu nie tak, że oni jednak coś tam czemuś się sprzeciwili, czegoś nie zrobili, prawda? Oddalali, dlatego że to zarówno współczesne. Rozumienie religii na Ziemi, jak i na przykład edukacja, no, która, która tak naprawdę blokuje rozwój człowieka, to jest oddanie przecież człowieka od Boga, prawda? I, ale to jest, powiedzmy, dygresja na marginesie. Więc, y, osiągnięcie takiego celu, jakim jest wywołanie u ludzi percepcji apokaliptycznej w sytuacji rzeczywiście bardzo poważnych bodźców, które będą na nich działać, to już Każe ludziom zastanowić się nad sobą. Otóż żarty się skończą. Tak, tak to będzie mniej więcej wyglądało. Yy, I wywoła otwartość ludzi. Ludzie są bardzo zamknięci, ale to nie dotyczy jednego rodzaju sytuacji. Kiedy oni rzeczywiście czują, to znaczy, ja od dwóch psycholo psycholożek czy psychologów usłyszałem w zasadzie to samo. Nieznających się, oczywiście, że mówiłem o tym, że jest ta, powiedzmy, taka sytuacja, że ludzie niczego nie przyjmują do wiadomości, są całkowicie zamknięci na przewartościowanie wewnętrzne, prawda, jakieś tam prze, prze, przewartościowanie swojego życia, spojrzenia na, na życie, na, na rzeczywistość. I y, czy w ogóle, takie ja zadałem pytanie jednej, drugiej, czy w ogóle. Na takich ludzi można wpłynąć, na taką blokadę można wpłynąć jakimikolwiek argumentami racjonalnymi. I od obu otrzymają odpowiedź nie można. Jedyne, co zmusza ludzi do yy, przewartościowania jakiegoś, spojrzenia na siebie autorefleksji, realnej, takiej głębszej. To jest poczucie kryzysu takiego egzystencjalnego, poważnego wstrząsu, szoku, zakrętu życiowego jakiegoś. Wtedy to się może zmienić i tak to będzie wyglądało. Tak jak mówię, będzie to miało ciężki przebieg, ale będzie to trwało dosyć długo i jakiekolwiek kupowanie mąki nie będzie tu miało żadnego wpływu na to, jak się, na, na, na możliwość uchronienia się przed tym. No i tak jak mówię, no ważne jest, żeby nie dać się zamknąć w tych pierwotnych schematach reakcji, które są jałowe, ograniczające możliwości wyjścia z tego, tylko żeby starać się to zrozumieć i zauważyć, możliwość wejścia na wyższy poziom. Bo to jest, to będzie możliwe to nie będzie wcale trudne, tylko to będzie wymagało pokonania tych blokad psychicznych. To jest wszystko. Dziękuję Państwu bardzo, i jeszcze tylko na no, słuchaj. Ja mam parę książek ze sobą, jeśli Państwo będziecie zainteresowani tradycyjnie, to, 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 to myślę, że można będzie tutaj pięciominutową przerwę zrobić. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Igor Winckowski, mam pytanie: czy w tej branży ma, mamy bisy? Ja dlaczego pytam? Bo ja mam książkę Kosmiczne ujawnienie, część pierwszą. Nie kosmiczne ujawnienie. E, pierwsza część. Instrukcje przebudzenia, część pierwszą. Mówię, to sobie teraz zobaczę, co Igor napisał. Pewnie drugą kupi, trzecią. Patrzę, 13 czy czternaście części. No nic, dziękuję państwu bardzo. Zapraszam. Dziękuję jeszcze raz, Igor Witkowski. Myślę, widzieliśmy się, myślę, pierwsze, ale na pewno nie ostatnie. Już serdecznie zapraszam do Anpolu i na inne imprezy. Umuszymy sobie kalendarz po prostu i będziemy współpracować jeszcze raz z całego serca.